Jan Machulski, dziekan ówczesny Wydziału Aktorskiego, wykombinował i wymyślił, że warto byłoby spotykać studentów z ich przedstawieniami dyplomowymi w jednym miejscu o jednej porze. Z tego co pamiętam, chyba rozchorował się jeden z aktorów, który grał Pietrka, taką postać epizodyczną, ale efektowną dość. I na tak zwany gwałt trzeba było to przygotować. Pamiętam, że pan Jan mi to zaproponował. Byłem przeszczęśliwy, wiadomo, na drugim roku wejść na scenę teatru i to naprawdę z publicznością prawdziwą i tak dalej. To był, zdaje się, że generalnie tak naprawdę mój debiut. Spałem u mojej mamy w Brzezinach opodal Łodzi. Tak się złożyło i zachowałem się jak klasyczny aktor. A mianowicie wstałem i odkryłem, że mam jakąś chrypę. Zrobiłem raban, moja matka wlewała we mnie jakieś żółtka. No, cudawianki. Ten rodzaj właśnie emocji, zaangażowania i oddania sprawie rzadko kiedy pewnie mi towarzyszył później. Mój udział w przedstawieniu Adama Hączkiewicza polegał na tym, że nie było dla mnie roli tak naprawdę w tym Trembeckim. I pan Adam wymyślił, wiedząc, że tam mam jakąś umiejętność gry na pianinie, na fortepianie, że będę takim taperem. I rzeczywiście przez całe te dwie ponad godziny siedziałem obok sceny i ilustrowałem muzycznie to przedstawienie. To, że zostałem zauważony i nagrodzony, to było dla mnie bardzo duże wyróżnienie. Było tak, że ta szkoła niewątpliwie zdecydowała o tym, co i jak potem w moim życiu się wydarzyło, i zawodowym, i gdzieś tam osobistym. Jeśli ta szkoła może cokolwiek dać, to w ten sposób jakoś ukształtować tych studentów, żeby te decyzje, które podejmują, były decyzjami właściwymi, no, jakimiś mądrymi, mówiąc krótko. Drodzy studenci, jakoś rzadko bywam wujkiem, dobra rada, ale mogę pożyczyć. No, życzę wam, żebyście byli w tym zawodzie szczęśliwi, jakkolwiek podejrzanie to może brzmi zbyt banalnie, żeby udało wam się znaleźć to, czego szukaliście poprzez zawód również w życiu i żeby to wam dało satysfakcję oraz możliwości finansowe, żeby móc realizować inne swoje pasje, które gorąco polecam.